Niech cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą, pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora, witajcie. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz za Wasze super podziękowania. Z całego serduka dziękuję kochani za Wasze wsparcie. A więc dzisiejsze przesłanie będzie dla kolektywu, dla moich gwiezdnych ziaren, dla moich cudownych duszyczek. Zobaczymy kochani, z kim dzisiaj się połączymy energetycznie, do kogo ma to dzisiaj dotrzeć i jakie najważniejsze wskazóweczki macie tutaj otrzymać. Pamiętajcie, że jest to czytanie generalne, więc bierzcie dla siebie stąd to, co z Wami rezonuje. Resztę pozostawcie dla osoby, która ma to otrzymać. Nie wszystko będzie z Wami rezonować, ale pamiętajcie, aby mieć tutaj również własną intuicję na baczy, aby wiedzieć, co dla Ciebie jest, a co dla Ciebie nie jest. A więc drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, przodkowie, najwyższej istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy i informacje macie dziś dla naszego kolektywu? Co nam dziś najważniejsze? Zobaczmy, kochani. Wszyscy idioci czują się bezpieczni. Właściwie to tylko idioci czują się bezpieczni. Dobrze, także powraca nam ta energia. O czym nam to jeszcze mówi? Któż to może być? Mamy listopad, być może ktoś jest z listopada, być może w listopadzie coś tutaj się wydarzyło. Idź za głosem serca, ale rozum zabieraj ze sobą. Tak, dokładnie tak. I to się pięknie nam pokrywa z pierwszą kartą, tak? Czyli tylko idioci się czują bezpiecznie. Pamiętajcie o tym, że strach, że lęk jest to... Tak, jest to również jedno z ważnych narzędzi w tym świecie, aby się tu poruszać, aby nie popełniać jakichś głupot, aby nie zrobić jakichś rzeczy, w których będziemy mieli pewne trudy, tak? Także zawsze zabieraj ze sobą rozum, cokolwiek by nie było, kieruj się sercem, ale pamiętaj o tym, że to musi być również rozsądne. Cierpliwość jest gorzką rośliną, ale jej owoce są słodkie. Bosko, tak, jest to również piękne potwierdzenie. Dokładnie, niektórzy tak popełniają czasami błędy, dlatego że dokonują podchopnych decyzji, tak? Dlatego że właśnie nie zabierają ze sobą rozumu, tak? Że śpieszą się czasami na łeb na szyję i popełniają błędy, tak? Także tutaj widać, że no nie wiem, cierpliwość, prawdopodobnie gdzieś w jakiejś sytuacji musicie być cierpliwi. Możesz zaprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Także odpuść. Bardzo możliwe, że próbujecie za wszelką cenę pomóc komuś, może staracie się kogoś zmienić, staracie się komuś pomóc w jakiś sposób. Tylko mam wrażenie, że tutaj po prostu ktoś sam nie jest świadom własnych blokad, własnych wyborów i tak jakby możecie pokazać, możecie starać się pokazać komuś pewne rzeczy, próbować kogoś nauczyć i tak dalej. Ale dopóki ta osoba sama nie będzie chciała skorzystać z pewnych rzeczy, no to, no dokładnie, kochani, nie da się napoić tego konia. Rak, także może tutaj być jakaś sytuacja z osobą spod znaku raka, lub być może Wy macie ten znak zodiaku w słońcu, księżycu, ascendent, węźle księżycowym lub jakaś sytuacja w związku z tym znakiem zodiaku. Pod listopadem mamy luty, tak? Także tutaj również jest jakaś, tutaj mamy dwa symboliczne miesiące. O czym to nam jeszcze chce powiedzieć? Być może w listopadzie zdecydowaliście się na jakąś decyzję, aby pójść, tak, również za rozumem. Wiedzieliście, że pewne rzeczy można zrobić, że pewne rzeczy fajnie byłoby wybrać i tak dalej, ale wiedzieliście, że może coś nie jest rozsądne. Dlatego stwierdziliście, dobrze, najpierw trzeba zrobić pewne rzeczy. Odpuściliście być może pewien upór, tak, to widzę tutaj. Widzieliście, że możecie próbować komuś wskazać pewne rzeczy. Historia się powtarza. Także bardzo możliwe, że ktoś chce powrócić, ktoś chce zrobić coś ponownie. Tak, tutaj odebrałam taką
energię, jakbyście może odeszli od kogoś, pozostawili kogoś lub coś takiego, nie wiem, jakby coś się wydarzyło. Bardzo możliwe, że macie tutaj jakąś sytuację z chińskim znakiem zodiaku świni, tak? To może być 47 rok urodzenia, 59, 71, 1983 rok, 1995, 2007, 2019. Siła nie pochodzi z fizycznej zdolności, ale z niezłomnej woli. Dokładnie tak. I tym samym wyznacza się odwaga, kochani, tak? Że często pomimo strachu, pomimo lęku decydujemy się, aby zrobić pewne rzeczy. Tak jakby tutaj obieracie pewne cele, ale staracie się również z rozsądkiem do tego wszystkiego podchodzić. Dobrze, o czym nam to jeszcze mówi? Co tutaj jest? Sukces jest tak, okej. Sukces jest kwestią szczęścia. Zapytaj każdego nieudacznika. Dokładnie tak. To są osoby, które uważają, że to tylko w zależności od szczęścia w Twoim życiu. Masz coś w życiu albo nie masz. Tak to w życiu niestety, kochani, nie wygląda. W życiu niestety, tak? Bo są też tego ogromne plusy, kiedy wiemy, że sami mamy na to ogromny wpływ i w końcu weźmiemy swoje ręce, nasze życie i to, co się w tym życiu wydarza. Wiemy, że to jest od nas zależne, że w 90% to jest nasza praca. Te 10% może być szczęście, może być fart, może Ci coś dopomagać lub nie, ale większość to jest Twoja praca, Twoje myśli, Twoje intencje, to, co wysyłasz, tak? To do Ciebie wraca. Nasze życie jest takie, jakie uczyniły nasze myśli. Dlatego właśnie nie jest to zależne od szczęścia, od tego, co, nie wiem, może Ci los zesłać. Oczywiście, tak, również. Ale jeżeli tylko liczysz na łód szczęścia, to nie wykorzystasz danych okazji, tak? Bo Wszechświat może Ci podkładać w każdej możliwej sytuacji nowe możliwości. Ale jeżeli Ty myślisz negatywnie, jeżeli Ty nie skoncentrujesz na pewnych rzeczach, jeżeli Ty nie podejmiesz pewnych akcji, to co z tego, że będziesz mieć masę różnych możliwości i okoliczności, jeżeli z nich nie skorzystasz? Wtedy nie ma to żadnego znaczenia. Odważ się, tak, być sobą, a nie tylko częścią siebie. Pamiętaj o tym, że i światło, i cień, plusy i minusy, to wszystko są Twoje moce. Także naucz się z nich korzystać tak, jak należy. Musisz się odważyć być sobą w pełni. Dlatego, że w obydwu tych strefach, tak, yin, yang, tak jakby i męska, i żeńska, równowaga pomiędzy właśnie tymi energiami, to sprawia, że jesteśmy w naszej największej mocy. Uwaga, jest tutaj jakaś podstępna, znajoma kobieta, bardzo możliwe, że ma jakieś ukryte zamiary. Pamiętaj o tym, że nie przegrywasz, dopóki walczysz. Jest tu jakaś sytuacja z jakąś kobietą. Bardzo możliwe, że wydarzyło się coś w listopadzie, być może w lutym po raz kolejny się coś wydarzyło. Historia się powtarza, coś tak jakby tutaj miało znowu się zainicjować. Co jeszcze? Co jeszcze w związku z tą sytuacją? Ktoś czuje do Ciebie miętę, ok? Relacje to najważniejsza inwestycja w naszym życiu, także inwestuj mądrze. Dobrze, także mogą być tutaj jakieś osoby, które są, nie wiem, Tobą może zainteresowane, być może są tutaj jacyś wielbiciele, wielbicielki. Kochani, powraca nam to, tak? Dokładnie. Także będzie dla kogoś z Was to bardzo ważne. Dopiero o tym powiedziałam. Odwaga to nie jest brak strachu, ale działanie pomimo strachu, tak? Pomimo tego, że się boicie i tak podejmujecie konkretne akcje. Bardzo możliwe, że jest tu jakaś sytuacja w związku z jakimś narcystycznym członkiem rodziny. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że jest gdzieś tutaj między Wami duża różnica wieku, czyli może to być dużo starsza lub dużo młodsza osoba od Ciebie. Pamiętaj o tym, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Bardzo możliwe, że w tej chwili pewne osoby odczuwają trudną energię w życiu. Ciężko jest pewnym osobom tak jakby poradzić sobie z pewnymi rzeczami. Bardzo możliwe, że ktoś czuje się zrujnowany poprzez pewną niezgodę, którą tutaj wprowadził w czyjeś życie. Nie mój cyrk, nie moje małpy, ale znam tego klauna. Także niektórzy z Was mówią, ja nie mam z tym nic wspólnego, ale wiem, znam tego pajaca, który robi tutaj pewne akcje, tak? Ktoś ma ukryte zamiary do Was jakieś. Nie wiem, co tu jest, kochani.
ale ktoś ma ukryte zamiary, ukryte motywy, fałszywe oszczerstwa, kłamstwa i plotki na czyjś temat. I zobaczmy sobie jeszcze, co my tutaj mamy. Wow, kochani, bilet w jedną stronę do piekła za spirytualne ataki. Bolesna karma. Ktoś bawił się w jakieś czary-mary, ktoś robił pewne rzeczy, które są sprzeczne z prawami boskimi i ktoś będzie musiał doznać pewnej karmy lub być może ktoś doznaje pewnej karmy. Nie pozwól, aby strach decydował o Twojej przyszłości, tak? Dokładnie. I mamy tą odwagę, także pamiętaj, że zawsze, mimo tego, że jest strach, musisz pomimo tego znaleźć w sobie tą siłę, energię, odwagę i ruszyć naprzód. Narcyz, czerwone chorągiewki, manipulacja, ego, rywalizacja. Na naszych czytaniach kolektywu bardzo często, kochani, mi to powraca. Cały czas mamy tutaj, mamy jakiegoś narcystycznego członka rodziny, z którymi, nie wiem, jest jakaś duża różnica wieku między Wami. Manipulacja, rywalizacja, silne ego. Ktoś chce kimś, ktoś chce kontrolować kogoś, ktoś chce mieć nad kimś przewagę. Twoi hejterzy walczą ze sobą nawzajem. Bardzo możliwe, że była tutaj jakaś interwencja policji. Może policja była wzywana. Jakieś krzyki, walki, bijatyki. Mądrość to umiejętność rozpoznania różnicy pomiędzy tym, co jest ważne, a tym, co jest nieistotne. I tutaj też mam wrażenie, że to jest takie odsunięcie się od pewnych rzeczy, które mogą mieć na Was jakiś negatywny wpływ. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja w związku z jakimś mężczyzną. Może to być dziadek, mąż, brat, syn, kuzyn, teść, wujek, kolega, ojciec. Są tu jakieś wymówki, tak? I te wymówki mogą być główną przyczyną, która uśmierca czyjeś marzenia. Ktoś robił wudu. Bardzo możliwe, że odbyła się tutaj ofiara krwi. Możliwe, że została do tego użyta krew kurcząt. Ta osoba nigdy się do tego nie przyzna. Narcystyczny członek rodziny, tak? Ta osoba gdzieś tutaj bawiła się w takie rzeczy. Bardzo możliwe, że jest to osoba spod znaku zodiaku lwa. Mamy też raka, świnie. Może to być ktoś spod znaku zodiaku lub Wy możecie być spod znaku zodiaku. O, mamy chińskiego smoka. Rok urodzenia 1940, 52, 64, 76, 88, 2000 lub 2012. Coś jeszcze? Coś jeszcze tutaj stąd dla Was? No dobra. A więc tak, intencje to podstawa. Ktoś miał tutaj bardzo negatywne intencje wobec kogoś. Tak jak mi się to pokazywało, jakieś były, nie wiem, czary-mary, być może jakieś wudu, jakieś czary odbywały się na kimś. Osoba z rodziny lub relacja z przeszłości, kochani, po raz drugi osoba z rodziny. Także zdecydowanie jest to ktoś na przestrzeni rodziny. Bardzo możliwe, że odbędzie się teraz coś podczas najbliższego święta, kochani. Jak jest najbliższe święto? Co my będziemy teraz mieć najbliższe święto? Wakacje. Bardzo możliwe, że podczas wakacji teraz coś się odbędzie. Chyba, że jakieś święto się szykuje. Może czyjeś urodziny się zbliżają. Może się coś wydarzyć w tym czasie. Martw się, co myślą o Tobie inni, a zawsze będziesz ich więźniem. Także tutaj również dla niektórych z Was porzucenie wszelkich obaw o to, co kto może pomyśleć, powiedzieć. Pamiętaj o tym, że nie ma w życiu nic stałego oprócz zmiany. Także jakkolwiek by nie było w tej chwili, kochani, to również ulegnie zmianie. Jak jest dobrze, trzeba się cieszyć tym momentem, dlatego że nie będzie trwać to wiecznie. Kiedy jest źle, trzeba wiedzieć o tym, że przyjdą słoneczne dni ponownie i ponownie będziecie się cieszyć radością. Niech Twoje życie będzie wykrzyknikiem, a nie znakiem zapytania. Także żyj z radością, żyj po prostu swoim życiem tak, aby nie żałować. Naturą mędrców jest odmawiać przyjemnościom, za to głupców być przez nie zniewolonym. Bardzo możliwe, że ktoś jest gdzieś tutaj niewolnikiem jakichś nałogów, nie może sobie poradzić z czymś. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, czyli lekcje życia dla niektórych z Was. Prawdopodobnie, no nie wiem, odbyły się tutaj jakieś sytuacje z jakimiś osobami, które były dla Was bardzo silnymi lekcjami. Otworzyliście oczy na to, kim tak naprawdę jesteście. Pamiętaj o tym, że nigdy nie wzniesiesz się ponad to, czemu właśnie nie chcesz spojrzeć w oczy. Także, tak jak mówię tutaj, pewne rzeczy się wydarzyły po to, abyście zrozumieli, kto kim jest, tak? Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja w związku z kimś spod chińskiego znaku zodiaku koguta,
Może to być rocznik 45, 57, 69, 81, 93, 2005 lub być może w 2017 mogło się coś tutaj wydarzyć. Poprosił, o okej, okay. I to już będą ostatnie karty. Klucz do szczęścia, o czym to mówi? A więc jeśli ktoś Cię naprawdę zna, to Cię naprawdę kocha. A jeśli ktoś Cię nienawidzi, to tak naprawdę Cię nie zna. Także to mówi nam tylko i wyłącznie o tym, że jeżeli kogoś naprawdę poznasz, dogłębnie poznasz, jeżeli ktoś się naprawdę otworzy i pokaże każdą część siebie, tak? Jeżeli jest między Wami jakiś konflikt, tak? To prawdopodobnie albo Wy nie byliście sobą czy kimś w pełni, bo czuliście, że nie możecie być sobą w pełni, albo ta osoba nie mogła być sobą w pełni, bo wiedziała, że nie zaakceptujecie tej osoby. Bardzo możliwe, że ta osoba udawała kogoś, kim nie była. Bardzo możliwe, że ta osoba wiedziała, że nie zaakceptujecie ich prawdziwych takimi, jakimi są, czy tej osoby takiej, jaka prawdziwie jest, więc ta osoba udawała przy Tobie kogoś innego, kim tak naprawdę nie była. I przyszedł moment, że ta osoba nie dawała rady już dłużej ukrywać swojej prawdziwej osobowości. Bardzo możliwe, że Wasze światło stało się zbyt jasne. Wy zaczęliście świecić zbyt mocno, Wy zaczęliście emanuować zbyt silną, zbyt piękną energią. Zbyt wiele miłości, zbyt wiele dobroci w Was było, co gryzło w oczy osoby, które były przeszyte złem od środka, które nie mogły przetransformować pewne rzeczy, które nie chciały się pokłonić nad pewnymi rzeczami, które należało już przetransformować. Można odejść na zawsze, by stale być blisko. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że zmieniły Was tu pewne traumatyczne rzeczy. Niektórzy z Was mogli stracić kogoś bliskiego i poprzez te doświadczenia mogliście przebudzić się na nowe doznania psychiczne. Dla niektórych z Was słyszę nawet jakieś zjawiska paranormalne, rzeczy, z którymi się dotychczas nie spotykaliście, różnego rodzaju znaki, potwierdzenia, wizje, nie wiem, tak jakbyście widzieli, wiedzieli pewne rzeczy. I to jest takie jakby silne wsparcie od Waszych przewodników duchowych, od kogoś, kto jest po drugiej stronie, ale jest stale przy Tobie. Jest przy Tobie cały czas Cię prowadzi. Ktoś nie mógł być blisko Ciebie cały czas, być może ktoś miał pewne problemy ze zdrowiem, albo były z czymś problemy, były pewne ograniczenia. Być może w życiu tej osoby były jakieś komplikacje, problemy, od których ta osoba nie mogła uciec, lub nie wiem, było coś, ta osoba być może chciała być blisko Ciebie, ale nie mogła. Nie wiem, coś jest, kochani, tutaj jeżeli chodzi o to. I widzę, że Wy macie tutaj ogromne wsparcie od kogoś. Ktoś chciał się Ciebie pozbyć dla pieniędzy, spadku lub ubezpieczenia. Wow, kochani. Wow. Bardzo możliwe, że macie tutaj wsparcie właśnie od bliskich, którzy są po drugiej stronie i macie po prostu silną ochronę, tak? Jesteście wysłannikami światła, więc pewne rzeczy nie mogły Was tknąć. Coś jeszcze odnośnie tego? Wielkie zmiany, nowy etap. Być może ktoś dostrzegł Waszą wartość, albo ktoś wiedział, że coś może z Was mieć. Dlatego chciał coś zrobić, pozbyć się Was na czas, aby móc jeszcze coś wyciągnąć z tej sytuacji. Wszechświat cały czas czuwa. Jesteś pod dobrą ochroną, także droga jest czysta. Dla Ciebie cały czas tak jakby droga jest czysta. Pomimo tego, kto coś by nie próbował tutaj zrobić, wymusić, w jakiś sposób, nie wiem, manipulować, to widzę, że Wy jesteście chronieni, kochani. Ktoś Cię stracił na zawsze i dopiero teraz zaczyna zdawać sobie z tego sprawę, że to koniec. Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jacy my jesteśmy. Także bardzo możliwe, że również ktoś widział Ciebie w takim krzywym zwierciadle swoich niepewności, swoich lęków. Dla niektórych z Was może być tutaj nawołanie, aby uważać na swoje jedzenie i picie w pobliżu tych osób, tak? Jeżeli wiecie, że ktoś Wam nie służy, jeżeli wiecie, że ktoś nie jest dla Was ok i tak dalej, to nie pozwól tym pajacom dać się wykorzystać. Uważajcie, kochani, może ktoś chcieć tutaj coś, nie wiem, z Waszym jedzeniem robić, piciem, coś dodać może do czegoś, nie wiem, o co chodzi. Może ktoś chcieć zatruć jedzenie. Bardzo możliwe, że macie tutaj jakąś sytuację w związku z znakiem zodiaku lwa, ryby, wodnika, raka, koziorożec, skorpion lub strzelec. To by było chyba na tyle na ten moment. Zobaczmy sobie, kochani, dalej.
Już widzę, że gdzieś tutaj dużo, kochani, cierpliwości waszej było wymagane. Musicie uważać na pewne rzeczy, bo tak jak mówię, gdzieś pokazuje mi się tutaj jakaś sytuacja, gdzie historia może chcieć się powtarzać, także nie dajcie się wplątać w jakieś zagrywki z jakimiś osobami, które mogą chcieć was tutaj wykorzystać, nie wiem, dla swoich zabaw, dla swoich dóbr w jakiś sposób. Dobrze, kochani, a więc zobaczmy, co jeszcze nam tutaj dla was pokażę. Wow, karma, tak? Także energia karmy, bardzo możliwe, że wy tutaj pewne rzeczy rozumieliście. Może to mówić o waszym takim pozytywnym nastawieniu do pewnych rzeczy. Dla niektórych z was może to mówić o tym po prostu, że wy rozumiecie, co to jest prawo karmy i że nie bawiliście się tutaj w żadne negatywne rzeczy, bo wiedzieliście, czym to może skutkować. Także dzięki temu, że pozostaliście, nie wiem, być może wierni sobie, wierni Bogu, wierni swoim wizjom, dzięki temu uchroniliście się przed czymś negatywnym, tak jakby może przed złą karmą nawet lub przed czymś złym. Może to mówić o tym, że jesteście osobami zdyscyplinowanymi, że kontrolujecie siebie w danej sytuacji. Być może oddaliście się pracy, karierze. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że staraliście się wesprzeć lub wspomóc ludzi, którzy potrzebowali waszej pomocy w tym czasie. Tak jakbyście wiedzieli o tym, że musicie zaczekać, zanim pewne rzeczy zrobicie. Nie gnacie naprzód, nie działacie pochopnie w jakiejś sytuacji, bo wiecie, że może to nie być pozytywne dla was, tak? Dobrze, zobaczmy sobie. Być może w przeszłości byliście zblokowani przed pewnymi rzeczami. Mam wrażenie, że były tutaj pewne rzeczy, które mogły być związane, nie wiem, z pracą. Czuliście, że jesteście od czegoś zależni, tak jakbyście nie mogli pewnych rzeczy robić po swojemu. No i tak jakby się pojawiła w tym wszystkim świadomość, zrozumienie. Być może mieliście wiele rzeczy do powiedzenia, ale tak jakby nigdy nie zostaliście dopuszczeni do głosu w jakiejś sytuacji. Tak jakbyście pewne rzeczy musieli po prostu poświęcić i powiedzieć, dobra, nieważne, tak? Być może ja odrobinę za bardzo idealizowałem, czy idealizowałam pewne rzeczy. No i trzeba tutaj po prostu, zacisnąć zęby i zrozumieć, że no... Było jak było, nie zmienimy przeszłości, tak? Bardzo możliwe, że jest tutaj coś, co jest związane z waszą pracą, pewna zmiana tak jakby następowała, być może wy coś wprowadzacie, jakieś zmiany, macie pewną wizję odnośnie czegoś. Mam wrażenie, że macie pewne oczekiwania w związku z jakąś pracą, w związku z czymś, gdzie spędziliście dużo czasu, na co poświęciliście bardzo dużo czasu, niektórzy z was długi czas tkwią w jakimś miejscu, boją się wyjść tak jakby ze strefy komfortu, boicie się coś zostawić ze sobą, dlatego że macie jeszcze pewne oczekiwania wobec tego. Wydaje wam się, że jesteście w stanie z tego jeszcze coś wyciągnąć, bo tak jakbyście zawsze mieli wrażenie, że to ma przynieść wam coś więcej. Ktoś może być urodzony 28 albo 29 dnia miesiąca. Mam wrażenie, że to jest dla was takie pewne zrozumienie, tak jakbyście w tej chwili mieli większe zrozumienie na to, co się wydarzyło w przeszłości, gdzie tkwiliście, w jakich sytuacjach, gdzie byliście przywiązani do czegoś, gdzie na dobrą sprawę sami wybraliście to, aby być uwiązanym w tym miejscu. Tak jakby jest tutaj pewne zrozumienie dla was. Być może jest trochę złości, braku akceptacji, że zajęło wam to tyle czasu, że wcześniej tego nie dostrzegliście, że wcześniej nie wprowadziliście jakichś, nie wiem, ważnych zmian dla was, że może wcześniej mogły się pewne rzeczy odbyć. Ale kochani, wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Na wszystko przychodzi odpowiedni moment. Wszystko trzeba przepracować tak, jak należy, tak? Że być może był jakiś konflikt, być może trzeba było się skonfrontować w jakiś sposób z kimś, albo właśnie jaka sytuacja miała was wzmocnić. Dla niektórych z was pojawiły się pewne problemy zdrowotne w związku z jakąś złością do kogoś, nieprzepracowanym żalem lub złością, mogły się pojawić jakieś ciężkie problemy zdrowotne. Ktoś mógł stracić pracę, być może dochód, być może pewne, tak jakby ciąg zdarzeń wręcz jakby działał jak fatum, ale tak jakby to ktoś pozostawał w tym poprzez pozostawanie w złości, przez to, że ktoś się koncentrował na przeszłości, na złości, na tym, że coś poszło nie tak. Ktoś tak jakby czekał na wyrok, na sąd ostateczny, aż pewne rzeczy się rozstrzygną. Dla niektórych może to mówić o tym, że ktoś nie chciał wziąć odpowiedzialności za pewne akcje, których tutaj się dopuścił. Bardzo możliwe, że ktoś miał bardzo negatywny wpływ na czyjeś zdrowie. Ktoś nawet mógł przyłożyć swoją rękę do tego, że czyjś stan zdrowia się pogorszył.
co niestety zawsze, zawsze kochani, odbija się karmą, tak? Bardzo możliwe, że ktoś stracił wszystko przez to, że nie wiem, w jaki sposób został zraniony, oszukany. Bardzo możliwe, że ta osoba straciła wszystko, dlatego że, nie wiem, ktoś... Nie wiem, tak jakby ktoś został zdradzony, jakby ktoś został porzucony, jakby ktoś został odepchnięty. Mam wrażenie, że ktoś tutaj musi odbębnić swą karmę, kochani, za coś. Tak jakby ktoś musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Bardzo możliwe, że ktoś w przeszłości odepchnął kogoś. Powiedział, nie kocham cię, nie chcę cię. I ponownie, tak jakby historia się powtarza, bardzo możliwe, że ktoś poznaje kogoś, kto również został odepchnięty. Komu ktoś powiedział też, że ktoś kogoś nie kocha i ktoś został tak jakby odepchnięty. I ktoś ma pewną karmę i ta karma może mówić o, nie wiem, o braku finansów, o braku zdrowia i tak jakby ta karma tej osoby dotyka również tą osobę, która jest z tą osobą. Czyli tak jakby czyjaś karma dotyka drugiej osoby. Ktoś decydując się pozostać z kimś, tak jakby decyduje się również na wzięcie na siebie czyjejś karmy. 30, 31 i 32. Te numery mogą z Wami w jakiś sposób rezonować. 3, 1, 3, 2, 3, 0. Odpowiedzialność, tak jakby wzięcie odpowiedzialności za, nie wiem, za pewne rzeczy. Wizerunek publiczny, struktura, firma, kariera, polityka, figura, ojca może, autorytet. Bardzo możliwe, że ktoś gdzieś musi wyjechać, ktoś gdzieś musi podróżować. Ktoś musi odzyskać kontrolę nad finansami. Ktoś może być urodzony w październiku, 27 października, 28, 29. Wow, kochani, w ogóle 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tak jakby wzrost, mega wzrost mi się pokazuje. Bardzo możliwe, że jakaś podróż Was czeka. Czyjeś inicjały mogą być KC albo CM albo KM. JU SI SJ albo SC. Bardzo możliwe, że ktoś gdzieś będzie podróżował, aby otrzymać coś, co się komuś należy i to pomoże komuś odzyskać równowagę, kontrolę nad swoim życiem. Bardzo możliwe, że jest to związane z finansami albo z jakimś zadośćuczynieniem. Tak jakby idzie zmiana, kochani. Zobaczcie, i mamy, i ta zmiana jest związana z podróżą. Ktoś może być urodzony we wrześniu albo w październiku. Dobrze, dokąd to idzie? Zobaczmy, dokąd to idzie. No dobra fortuna, kochani, tak? Tak jakby, jeżeli wierzysz w to, bo to jest w dużej mierze zależne od Ciebie, w co wierzysz. Czy wierzysz w to, że Wszechświat Cię błogosławi? Czy wierzysz w to, że Bóg wszystko widzi, że Bóg ma Cię w opiece? To jest silnie związane z Twoimi wierzeniami. W co wierzysz, to otrzymujesz, tak? Twoje myśli kreują Twoją rzeczywistość. Energia byka. Kiedy ktoś robił coś, skorpion, zakończenie pewnych rzeczy. Być może ktoś chce, tak? Ponownie, tak jakby coś jest związane z czyimiś wierzeniami. Ktoś w coś wierzy, ktoś ma w sobie ogromną złość, bo ktoś w coś wierzy. Tak jakby ktoś nie był sobą, jakby ktoś nie pokazywał, kim jest w rzeczywistości. Mam bliźnięta, skorpiona. Niektórzy po prostu koncentrują się tutaj zbyt mocno na sobie. Tak jakby to widzę, że ktoś się nie koncentruje na innych. Tak jakby jedna osoba jest właśnie, koncentruje się na rodzinie i na wszystkich i tak dalej, a inna osoba jest tylko zapatrzona w siebie. Co ja mogę mieć? Ktoś może się nawet zdecydować na małżeństwo dla pieniędzy, aby coś osiągnąć. Dokładnie, dom, rodzina, czwarty dom. Kobieta jakaś, może to być czyjaś matka. Czwarty dom. Rodzina, rodzice, figura matki, baza, pierwiastek żeński, wsparcie. Co sprawia, że czujesz się bezpiecznie? Być może ktoś dla poczucia bezpieczeństwa zdecydował się na nie wiem, na ślub z kimś? Dla finansów? Koziorożec. Jakby ktoś tutaj był oddany pewnym rzeczom, żeby coś osiągnąć.
na czym tu się ktoś koncentruje się na jakichś odległych horyzontach, na tak jakby ktoś gdzie, no mówię, jakby ktoś gdzieś chciał podróżować? Ryby. Możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja w związku z znakiem zodiaku ryb. Jakby komuś sprzyjała jakaś fortuna, dostatek. Bardzo możliwe, że ktoś chce się z kimś skontaktować, coś zakomunikować, jakaś osoba ważna, publiczna. Możliwe, że jakaś osoba oficjalna, pewien autorytet. Mogą to być sprawy związane z urzędnikami, z urzędem, z sądem. Ważna jakaś wiadomość, kochani. Bardzo możliwe, że jakaś kobieta otrzyma wiadomość od jakiegoś mężczyzny, autorytetu. Czyli inicjały mogą być CM. Może to też być jakiś dokument w związku z pracą, z jakimiś finansami. Dla niektórych może to mówić o jakimś wynagrodzeniu, o jakiejś podwyżce. Tak jakby komuś sprzyjało, kochani, szczęście w finansach. Bardzo możliwe, że w pracy. Widzę, że tutaj full-time job, czyli coś, czym się ktoś zajmuje na pełen etat. Bardzo możliwe, że ktoś się bardzo poświęca tutaj dla pewnych rzeczy, że ktoś tutaj dużo pracuje, ale tutaj przyjdzie jakaś zmiana, kochani, w pewnej sytuacji. No widzę, że tutaj przyjdzie zmiana, ktoś nie będzie musiał tak ciężko pracować. Tak, wielka zmiana, no kochani, tak jak mówię, i słoneczko mamy. Bardzo możliwe, że jakaś zmiana na przestrzeni rodziny, zakończenie jakiegoś cyklu. Możliwe, że ktoś gdzieś podróżuje. Bardzo możliwe, że jest tutaj coś na przestrzeni miłości albo rodziny. Ktoś może dowiedzieć się o zakończeniu jakimś. Ktoś może się dowiedzieć o czyjejś śmierci nawet. Coś, co być może było przed kimś ukryte przez długi czas. Może był jakiś złodziej, ktoś, kto chciał zagarnąć dla siebie coś i teraz wyjdzie i będzie udawał, że chce podarować jakiś prezent, podarunek. Ale ten prezent czy ten podarunek tak naprawdę zawsze należał do ciebie i tak naprawdę ten prezent nie jest od tej osoby, tylko ta osoba musi wam coś oddać. Jakby ta osoba musiała wam coś zwrócić, waszą własność. Coś, co wam się należało od zawsze. Być może mieliście ten prezent otrzymać już jako dziecko, ale ktoś chciał go zagarnąć dla siebie. Jakaś fałszywa osoba, jakaś fałszywa kobieta być może. I to jest energia karmy, kochani, tak? 18, 8. Tu może pojawić się jakaś wiadomość. Być może ktoś coś tutaj robił, ktoś chciał coś zagarnąć dla siebie. Energia karmy. Na przestrzeni rodziny. Kogo my tu mamy? Panna. Może jakaś kobieta o znaku zodiaku panny. Zobaczmy sobie, co nam mówi 212. Uczciwość. Wow, wprawdzie jest siła. Twoi aniołowie widzą, jak budujesz swoje życie, ale wzywają cię, abyś był szczery ze sobą co do motywów, dla których dokonujesz wyborów. Zrozumienie swojej wewnętrznej motywacji jest pomocne w osiągnięciu wspaniałego życia, chociaż szczerość w stosunku do siebie może być czasami trudna. Spędzisz czas na łonie natury, myśląc spokojnie o tej części siebie, której zwykle nie chcesz zauważać lub od której uciekasz. Być może wątpisz w siebie, ale musisz uwierzyć w to, że jesteś zdolny. Nadchodzące wydarzenia mogą sprawić, że zaczniesz kwestionować własne zdolności. Ale twoi aniołowie chcą, abyś wiedział, że nie wysyłają ci niczego, z czym nie możesz sobie poradzić. Także wyzwania, które się pojawią, zostały stworzone specjalnie dla ciebie, jako rzeczy, których możesz się nauczyć podczas swojej podróży. Więc powtarzaj mantrę. Jestem godny, jestem godna, jestem zdolny, jestem zdolna. I przejmij kontrolę tu nad pewnymi rzeczami, tak? Ty możesz to zrobić. Wow, kochani, nie wiem, jak to się stało, zobaczcie, ale zaprysowałam biurko. Bardzo możliwe, że jaka sytuacja, tak, odbiła na was tutaj duże piętno, tak jakby, mam wrażenie, jakby pozostały pewne rysy w waszym sercu, tak? Ale widać, że to, być może ta sytuacja, która się tutaj wydarza, czy to, co tutaj do was idzie w tej chwili, tak? To również może pozostawić pewne negatywne odczucia lub pewne blizny. Tak jakbyście musieli się z czymś skonfrontować, ale widać, że to przyniesie naprawdę ogromne, pozytywne zmiany do waszego życia. To jest cel misji waszej duszy, kochani. Siła miłości. Także tak jakby siła miłości jest w stanie przezwyciężyć w tej sytuacji. Bardzo możliwe, że poprzez jakiś kontakt, relację z kimś,
niektórzy z Was wzrastają, przebudzają się do swojej prawdziwej energii i przestajecie po prostu pewnymi rzeczami się przejmować, brać do siebie. Ktoś tutaj myśli o pewnych rzeczach, ktoś może o Was myśleć, ktoś może chcieć z Wami o czymś porozmawiać, coś przemówić. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja związana z sądem, jakaś sprawa w sądzie. Niektórych z Was może to mówić o tym, że tutaj tak jakby macie własne interesy w pewnej sytuacji i nie wiem, być może jest taka sytuacja w związku z znakiem zodiaku barana, coś, co jest silnie związane z Twoimi wierzeniami. Byk, mamy baran, byk, Twoje wierzenia po raz kolejny, tak? Twoje wierzenia i co jest tak? Tak jakby kochankowie, miłość, zrozumienie pewnych rzeczy. Tutaj była, nie wiem, widzę pewną świadomość. Pewne ważne zmiany, wybory. Co odnośnie tych kochanków jeszcze? Ktoś może się nie zgodzić na przyjęcie jakiegoś podarunku. Bardzo możliwe, że ktoś się nie zgodzi na przyjęcie jakiegoś podarunku od jakiegoś złodzieja. Może ktoś coś ukradł i chce Wam coś podarować, ale Wy nie chcecie może tego, co ta osoba chce Wam dać. Wolicie być może, nie wiem, złożyć sprawę do sądu i walczyć o swoje. Wiecie, że należy Wam się wszystko, a nie tylko cząstka czegoś, co ktoś chce Wam dać jako taki, tylko żeby Wam, że tak powiem, splunąć. Nie wiem, kochanie, co tu jest, ale taką energię tu w tej chwili odbieram. Bardzo możliwe, że jest to jakiś spadek po kimś. Lub ktoś być może zostawił Wam coś w spadku. Ktoś Wam czegoś nie dał, ktoś Wam coś ukradł. Bardzo możliwe, że jakaś kobieta i musicie bronić czegoś, kochani. Bronić czegoś, co jest Wasze. Być może dostaliście coś po kimś. A niektórych z Was może to mówić o tym, że ktoś zmarł, nie wiem, 5 tygodni temu, 5 miesięcy temu, 5 lat temu być może. Być może nawet 6 lat. I tutaj być może jakaś sprawa w sądzie się ciągnie przez długi czas. Być może ktoś musi podróżować gdzieś w związku z sprawą w sądzie. I ponownie mam energię barana. Ktoś tutaj się zajmuje tym na pełen etap. Ktoś nie ma innych rzeczy do roboty, tylko zajmuje się właśnie jakąś sprawą w sądzie. Być może. Albo jak może pewne rzeczy ktoś tutaj wyciągnąć dla siebie. Albo co zrobić, aby ktoś nie wiedział o tym, że nie wiem... Może ktoś komuś nie powiedział, że gdzieś była jakaś sprawa w sądzie, jakiś spadek, albo ktoś komuś nie powiedział o tym, że coś komuś się należy, lub że coś do kogoś przynależy. Ale to idzie do Was, tak? To idzie do Was, tak jakby Wy na to zapracowaliście, kochani. Tak, dokładnie, kochani, to jest coś na przestrzeni Waszej pracy, Wy na coś zapracowaliście. Bardzo możliwe, że to się, nie wiem, coś tu się, odbywa się jakaś zmiana na przestrzeni rodziny lub jak grono ludzi, w którym przebywaliście, którym się otaczaliście. Może to mówić o pracy, miejscu pracy, być może ludzie, którzy byli dla Was jak rodzina. Tak jakby tutaj nadchodziły ogromne zmiany, kochani. Również jeżeli chodzi o, nie wiem, o wynagrodzenie. Coś tu jest silnie związane również z finansami w tej sytuacji. Baran. Sytuacja silnie związana z baranem. I tak jakby tutaj ktoś idealizował kogoś. Ktoś poświęcił coś. Za wszelką cenę chciał coś osiągnąć. Ktoś nie widział spraw tak, jak wyglądały w rzeczywistości. Ktoś bardzo możliwe, że wypalił tutaj po prostu z broni, ustawił dzieła i atakował, nie zastanawiając się. Nie brał ze sobą rozumu, kiedy podejmował pewne decyzje lub robił pewne rzeczy. Jakiś mężczyzna, tak jakby ktoś może atakował jakiegoś mężczyznę? Albo mężczyzna? Tak jakby tutaj była walka o coś. No i lew. Także mam... Kogo my tu mamy? Mamy lwa, strzelca, barana. Kogo my tu jeszcze mieliśmy? Byka. Pannę, skorpiona, ktoś jeszcze, rybki, koziorożec, wodnik, tak, i to by było na tyle, kochani, lwa wymieniłam. Dobra, zobaczmy dalej, zastanówcie się już, kochani, nad swoim pytaniem, co chcieliście byście wiedzieć, co nie zostało poruszone.
czy macie jakieś pytanka? Jeśli tak, to jakie pytanka? Ustalcie swoją konkretną intencję. Ja zajrzę jeszcze, co tutaj dla Was od duszą podszyty. A więc ktoś może być urodzony 14 dnia miesiąca, ktoś może mieć 41 lat, ktoś może być urodzony 1 kwietnia, 1 stycznia, 4 stycznia, 14 stycznia. A więc życie jest ulotne. Życie to westchnienie, a jednocześnie dar. Nigdy nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Jedyne, co możemy, to w pełni radości wykorzystać każdą jego sekundę. Trzymaj się jak najdalej od bzdur, które mają na ciebie negatywny wpływ i skup się na tym, co jest naprawdę ważne. Doceniaj innych za ich działania, a już przede wszystkim bądź dobrym człowiekiem. Lecz pamiętaj, aby nie dać się przy tym wszystkim wykorzystywać. Bądź dobry, ale nie naiwny. Bądź najlepszą wersją samego siebie. Bądź. Każdego dnia. Facet powinien to. Facet powinien tamto. Nie! A ty? Ile dajesz z siebie? Facet też ma prawo odpuścić. Każdy z nas ma swój limit, bez względu na płeć. Ile można się wewnętrznie zatruwać? Lodołamacz również potrzebuje paliwa do działania. I sprawdzimy sobie, kochani, co nam mówi 140 i 141. Wzmocnienie, a więc Twoje dzisiejsze nastawienie wzmacnia Cię. Twoje dzisiejsze nastawienie jest wzmacniane dla Twojej przyszłej rzeczywistości. Uważaj, aby nie starać się kontrolować wydarzeń wokół siebie, a zamiast tego kontrolować swoje reakcje na nie. Zatrzymuj się często w ciągu dnia. Pozwól sobie na refleksję i zresetuj uczucia i myśli. I okaż wiarę w siebie. Twoi aniołowie rozumieją, że próbowanie czegoś, czego naprawdę chcesz, jest ryzykowne, a rozczarowanie, że tego nie dostaniesz, może być trudne do zniesienia. Ale pamiętaj, że nie chodzi jednak o to, co otrzymujesz, a raczej o wiarę w siebie, którą okazujesz, dążąc do tego. Także powtarzaj mantrę: jestem pewny siebie. Jestem pewna siebie. Kochani, możecie to napisać w komentarzu. Jestem pewny siebie. Jestem pewna siebie. Oraz 66. Sobie zobaczmy jeszcze. Ten numer też może z Wami rezonować. Odpowiedzialność. Tak, weźcie odpowiedzialność, kochani, za to. Stwórz własną odpowiedź. Twoje życie może wiązać się z wieloma wyzwaniami, ludźmi, sytuacjami, nad którymi nie masz kontroli. Jednak to, jak na nie reagujesz po raz kolejny, tak, jest zawsze Twoim wyborem. Zastanów się nad sposobami, dzięki którym Twoje działania będą świadomymi wyborami, a nie automatycznymi reakcjami. Wow, kochani, bosko, no przecież to jest niesamowite, to jest dokładnie to samo. 140 to było, dobrze mówię? Tak, kontrolować siebie, swoje reakcje, zamiast to, co się dzieje wokół Ciebie. My mamy wpływ po prostu na to, my musimy kontrolować, bo to jest najważniejsze, żebyśmy, jeżeli kontrolujesz siebie, wtedy z zewnątrz niewiele rzeczy może mieć na Ciebie wpływ. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie jeszcze tutaj konkretną charakterystykę, co było. Dobrze, więc w przyszłości prawdopodobnie pojawiły się pewne emigracje podwójnie, być może ktoś gdzieś wyjechał, wrócił, ponownie wyjechał. Tak, mamy tutaj tak, jakby ktoś stracił autorytet w czyichś oczach prawdopodobnie, dlatego ktoś skądś gdzieś wyjechał. Ktoś powiedział, że nie chce czegoś. Bardzo możliwe, że ktoś musiał tutaj się ustabilizować. Bardzo możliwe, że ktoś odczuł ogromną agresję. Nie wiem, czyjaś osoba, czy ktoś się źle zachował w stosunku do kogoś. Ktoś musiał opuścić miejsce, w którym był. Dlatego być może gdzieś ktoś wyjechał, wrócił, znowu wyjechał. Tak jakby tutaj pewne plany zostały pokrzyżowane. Zmiana siedliska, kochani, zdecydowanie, tak? Być może ktoś nie był wierny i dlatego musi, nie wiem, pozostać sam, albo pewne rzeczy musiały się zmienić. Bardzo możliwe, że było to silnie związane z pracą. A niektórych z Was możliwe, że tutaj jakieś były komplikacje na przestrzeni pracy. Możliwe, że był ktoś agresywny, gdzieś trzeba było, nie wiem, podróżować, spotykać się z jakimiś ludźmi, którzy mogli okazywać dużo agresji, albo ktoś jakby miał wpływ na czyjeś życie, jakby ktoś chciał mieć wpływ na czyjś los, jakby ktoś chciał mieć kontrolę nad czyimś losem.
Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że nadal tkwicie w jakiejś niezdrowej sytuacji, z której się musicie uwolnić, zmienić kierunek. Widać, że pojawi się dla Was jakaś szansa. Dokąd to idzie? Zobaczmy przyszłość najbliższą. Odpust. Także jest, kochani, co by nie było, widzę, że dla Was jest to bardzo pozytywne. Jest tak jakby, jeżeli na ten moment mieliście problemy z miejscem zamieszkania lub nie wiedzieliście dokąd, lub nie mogliście czegoś znaleźć, to w najbliższej przyszłości widać, że to się rozwiąże. Dla niektórych z Was mogą tutaj być jeszcze jakieś sytuacje zaburzone w związku z finansami i to prawdopodobnie również się rozwiąże, tak jakbyście odzyskiwali tutaj stabilność. Opieka, o czym to nam mówi? Niektórzy z Was być może byli, pozostawali w izolacji, tak? Potrzebowaliście może jakiejś opieki lub wsparcia. Niektórzy z Was nie mogli podróżować i być może tutaj pewne rzeczy się zmienią. Będziecie wychodzić, kochani, w jakiejś sytuacji ze strefy komfortu i dzięki temu się tak jakby uwolnicie od czegoś. Być no mówię, ja tu widzę, że jest przed Wami jakaś podróż. Bardzo możliwe, że gdzieś chcecie wrócić albo macie jakieś nowe miejsce, nowe tereny, tak jakby chcecie czegoś nowego doświadczać. Dobrze, jeszcze jakaś taka główna charakterystyka. Dobrze, dla niektórych może to mówić o tym, że kończy się jakaś choroba albo problemy ze zdrowiem i w momencie, kiedy uzdrowi się ktoś w pełni, wtedy będzie w stanie zmienić kierunek. Wtedy będzie w stanie gdzieś wyruszyć, podróżować. Tak jakby ten czas jest potrzebny na czyjś rozwój. Tak, ponownie mam ten powrót, tak? Tak jakby ktoś chciał gdzieś wrócić. Stabilność, sukces. Tak, czyli tutaj tak jakby nadal był jeszcze pewien zamęt w pewnym partnerstwie. Mam wrażenie, że tutaj pewne rzeczy są jeszcze tak jakby nie do końca rozstrzygnięte z jakimiś osobami. Ktoś, kto, nie wiem, stosował na Was pewną przemoc, ktoś, kto w jakiś sposób chciał Wami manipulować lub chciał Was kontrolować, ktoś, kto próbował Was zatrzymać przed ruchem naprzód, ktoś, kto był dla Was pewnego rodzaju zagrożeniem. Mam wrażenie, jakby ktoś tutaj próbował wymuszać pewne rzeczy w Waszym życiu. Ktoś prawdopodobnie bawił się tutaj w pewne rzeczy. To fatum jest bardzo symboliczne. Bardzo możliwe, że ktoś rzucał na Was, robił jakieś wudu albo jakieś... Ktoś chciał, żeby ktoś był chory. Ktoś się nawet spotykał z kimś, aby rzucić na Was pewien czar lub żeby rzucić na Was coś. Tak jak mi się tam pokazywało też, że tak jakby to się... Nie wiem, czy przez jakiś czas Was to dotykało, albo gdzieś zaczęliście pracować nad sobą i tak jakby Wasza aura stała się silniejsza. Tak jakbyście dostali dodatkową opiekę, jakbyście dostali dodatkową powłokę ochronną i w tej chwili po prostu tak, kiedy coś się dzieje, być może czujecie pewne wibracje, tak jakby pozostają w Waszym życiu, ale to takie dosłownie, bo to jest tak jakby uderza to w Waszą aurę i się od niej odbija i powraca do tej osoby, która złamała tutaj pewne zasady związane, nie wiem, z boskością, kochani. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Dla mnie to wygląda jak jakaś czarna magia, pewne fatum Magda usłyszałam. Ktoś może mieć na imię Magda. Dla niektórych z Was mogła się pojawić tutaj jakaś choroba. Możliwe, że jakieś problemy z kręgosłupem, dolna część tułowia, lędźwia, biodra, tak? Jakby były tutaj jakieś obawy. Dla niektórych może to też mówić o tym, że ktoś możliwe, że popadał gdzieś tutaj w depresję, że nasilała się jakieś takie silne poczucie smutku, trudności. I tak jakby trzeba było pewne rzeczy doprowadzić do końca, tak jakby trzeba było się pokłonić nad pewnymi rzeczami, bo coś na kimś tak jakby pozostawiło ogromny ból, nacisk, tak? Ranę. I tak jakby tą ranę trzeba uzdrowić. I to jest tak jakby równoległe z uzdrowieniem ciała. Czyli tak jakby coś, co jest na poziomie emocjonalnym, ma ogromny wpływ również na stan fizyczny. Bardzo możliwe, że jesteście tutaj w jakiejś sytuacji z jakąś osobą, od której nie możecie oczekiwać szczerości. Ktoś, kto jest zagubiony, skoszkniały, bardzo mało życzliwa osoba. Ta osoba woli żyć w cieniu. Jest to strasznie drażliwy charakter, tak? Duża ta agresja, widzę wszędzie tą agresję. Jakby ktoś był bardzo łatwo wyprowadzony z równowagi. Narcystyczna taka osobowość. Wystarczy coś powiedzieć, wystarczy... Nie wiem, gdzieś tej osoby nie przytaknąć i ta osoba wybucha od razu. Jest to ktoś, kto lubi zawierać we wszystkich sprawach głos, wszystkich pouczać.
Ta osoba, nie wiem, rozpowiada tutaj jakieś kłamstwa, niedomówienia, półsłówka, nieścisłości. Jakiś zamęt wprowadza, kłamie, zmienia pewne fakty, żeby zamglić obraz innej osoby, żeby inni nie patrzyli na kogoś pozytywnie. Ktoś kłamie, żeby zmienić w czyichś oczach kogoś. Ktoś chce być jedyną podziwianą osobą, a reszta ma być wyśmiewana. Możliwe, że tutaj trzeba gdzieś wyjechać po prostu na wakacje, że trzeba odpocząć, że w jakiś, no ja nie wiem, tak jakby widzę, że pewne rzeczy tutaj potrzebujecie odpuścić sobie. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że jest tutaj, jest jakiś mężczyzna, ktoś, kto jest być może w wolnym stanie, nie jest w relacji. Człowiek, który po prostu ma farta w życiu, w przysłowiowym czepku urodzony, tak? Bo tutaj też widzę ten odpust, tak jakby mówi, jakby spotkanie, jakby nowa osoba, która ma wnieść jakąś, nie wiem, pozytywną energię do Waszego życia. Ktoś, kto jest pogodny, radosny, entuzjastyczny. Bardzo ma pozytywny wpływ na otoczenie. Bardzo możliwe, że ta osoba jest jakimś numerem mistrzowskim, tak? Jeżeli chodzi o numerologię, to może być jakiś mistrzowski numer. Ta osoba prawdopodobnie ma bardzo dużo talentów, ogromną wizję, twórczość. Tak jakby cały czas poszukuje nowych możliwości realizowania siebie i swoich marzeń. Ta osoba również zachęca innych do tego, tak? Bardzo możliwe, że ta osoba jest bardzo szczera, pozytywna, prawdomówna, uczciwa, inspiruje w ten sposób innych ludzi. Jest to ktoś, kto jest bardzo życzliwy i bardzo dobry, ktoś, kto kocha piękno, ktoś, kto tworzy to piękno, ma masę uzdolnień artystycznych, ta osoba ceni sobie wszelkie takie pozytywne rzeczy, jak, nie wiem, ład, dyscyplina. Ta osoba po prostu posiada predyspozycję do pracy, w takiej służbie, no tak jak widziałam, tam wysłannik światła, tak? Bardzo możliwe, że jest to ktoś, kto w jakiś sposób może również Wam pomóc się przyczynić do czegoś. Jest bardzo możliwe, że poznacie kogoś nowego, ta osoba może być osobą naprawdę uczciwą, wierną, kochającą i może to też mówić o tym, że dla niektórych nawet może to mówić o małżeństwie, kochani, albo jakiejś nowej relacji. Dla jednych będzie to jakiś partner w pracy, jakaś nowa znajomość, albo, nie wiem, partner biznesowy, dla innych będzie to nowy partner życiowy, tak? Jeżeli gdzieś tutaj nie macie sytuacji, jeżeli jesteście, tak jak mówię, bierzcie to pod siebie, bo kochani, mamy tutaj naprawdę taką rozbieżność, także ciężko mi jest to ukierunkować pod jedną osobę. Ale jeżeli dotychczas były jakieś problemy, tak? Bo tak jak mówię, mi się to pokazywało, tak jakby w tej chwili udaje Wam się wydostać z czegoś. Zmieniacie kierunek, a to pomaga Wam wyjść z jakiegoś fatu. A niektórych może to mówić o zakończeniu jakiejś znajomości i to pozwala Wam się odizolować od czegoś negatywnego. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś osoba, która po prostu marnotrawi to, co otrzymuje. No. Ktoś, kto jest takim, że tak powiem, czarującym cięciuniem, ale w jakiś sposób to przerabia na narcyzm. To równie dobrze może dotyczyć się kobiety, tak? Czyli kobieta taka, która jest taką kokietką, ale po prostu wykorzystuje to w negatywny sposób, tak? Do narcystycznych jakichś zachowań. Jest to ktoś, kto jest obojętny na wszystko, co nie ma związku z tą osobą. Ktoś, kto jest niesłowny, chaotyczny, ktoś, kto po prostu ciągle chce być podziwiany. Ta osoba prawdopodobnie jest leniwa i lubi się wysługiwać innymi. Bardzo możliwe, że ta osoba nie nadaje się do relacji. Wy wiecie o tym doskonale. Tak jakby chcecie tutaj zerwać pewne znajomości z kimś lub nie chcecie powracać do czegoś, co się zakończyło. Nie wiem, widzę, że tak jakby nie ma sensu do czegoś wracać, kochani. Bo jest to ktoś, kto po prostu lekceważy sobie wszystko, zaniepuje innych. Ktoś, kto po prostu jedynie ma energii, wysysa również tą energię z innych osób. Dobrze, przejdźmy sobie, kochani, do Waszych pytań. No mówię, mam wrażenie, że trzeba uważać na pewne osoby, ale tak czy siak, no koniec końców widzę, że jest tutaj to dla Was bardzo pozytywnym zakończeniem, więc bez lęku, bez strachu. Dobrze, mam nadzieję, że Wasze pytanko jest już gotowe. Jeśli nie, to włączcie sobie pauzę. Kiedy pytanie się pojawi, to włączcie sobie ponownie play. Dobrze, a więc w pierwszej kolejności mamy wypatruj znaku. Następnie mamy podejmij działanie.
dwie karty. U, proszę bardzo, i dwie. A więc klarowna komunikacja. Istnieje coś lepszego. I na odwrocie mamy polepszenie. Dobrze, a więc zobaczmy, kochani, o czym jeszcze nam to chce powiedzieć. Wypatruj znaku, podejmij działanie, klarowna komunikacja, istnieje coś lepszego i polepszenie. Tak, potrzebujesz więcej informacji. Myślałam, że tutaj dostaniemy jakąś... To jest Twój znak, a więc wypatruj znaku i to jest Twój znak. Potrzebujesz więcej informacji w jakiejś sytuacji. Pytaliście o coś, o jakąś konkretną sytuację, ale musicie tutaj zasięgnąć więcej informacji wobec czegoś. Ważne, żeby przestać się martwić, odpuścić pewne rzeczy, pozostawić pewne rzeczy, nie martwić się tym po prostu. Na pewne rzeczy potrzeba czasu, aby coś się tutaj jeszcze wydarzyło. A więc wypatruj znaku, więcej informacji, boska namiętność. Bądź uczciwy wobec siebie. Co jest największym pragnieniem Twojego serca? Trzeba się tu przyznać do pewnych uczuć, pewnych pragnień. Niektórzy z Was, jest tutaj coś, co jest związane z dziećmi. Ktoś sobie może nie pozwala się przyznać do czegoś. A więc ta sytuacja ma swoje źródło w przeszłości. Być może jest to coś, co jest związane z domem. Sytuacja w Twoim domu poprawia się, być może dzięki przeprowadzce lub zmianom na lepsze w pracy. Wypatruj znaku, tak? Następnie mamy, to jest Twój znak, a więc podejmij działanie. Wszystko jest w porządku, nie ma się czym martwić. Wszystko działa we właściwy sposób. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane w zimie, także być może zimą spełnią się tu pewne marzenia. Uzdrawianie emocjonalne. Kiedy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na Ciebie błogosławieństwo i miłość. A więc bądź cierpliwy. Także być może zimą dopiero wydarzą się pewne rzeczy, tak? To, o co prosisz, jest już naprawdę blisko, ale musisz być cierpliwy, gdyż najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których nie wiesz. Być może przygotowujecie się tutaj na coś, mam wrażenie, że uzdrawiacie cząstkę siebie, po czymś, co się wydarzyło. Być może jakąś, po jakiejś relacji narcystycznej. Zobaczyłam tutaj narcyza, zobaczyłam tutaj motyla, także taka jakby transformacja być może ego lub jakiejś sytuacji, którą mieliście związaną z jakimś narcyzem. Uleczacie się, dochodzicie do siebie. Musicie być cierpliwi dlatego też, tak? W tym czasie dbać o siebie, nie poddawać się, jeżeli chodzi o swoje plany, marzenia i cele. Klarowna komunikacja. Pozwól odejść temu, co było i skoncentruj się w tej chwili na swoich priorytetach. Potęga radości. Tak, idźcie za głosem serca. Pamiętajcie, zabierajcie ze sobą rozum, tak? Ale... Idźcie za głosem serca, pozwólcie odejść przeszłości, postarajcie się więcej ruszać, może medytować, rozciągać, więcej ruchu, kochani, to jest Wam potrzebne. Niektórzy z Was potrzebują może z kimś porozmawiać, może wiecie o tym, że trzeba z kimś porozmawiać, coś przegadać. Idź tutaj za głosem serca, jeśli czujesz. Być może jest jakaś sytuacja z bliźniaczym płomieniem. Wow! Zakończyła się, kochani, jakaś sytuacja z bliźniaczym płomieniem. Nie wiem, czy to widzieliście, ale wiatr... zdmuchnął na świecę i została tylko jedna. Także bardzo możliwe, że otrzymujecie pewne znaki. Słuchaj uważnie. Jest tu jakaś sytuacja związana z bliźniaczym płomieniem, aż mi się gorąco zrobiło, kochani, jak to się stało. Natura pokazuje Wam pewne rzeczy. Stara się Wam dać ważne znaki. Bliźniaczy płomień, przeczytam Wam, co to znaczy. Więc ktoś może być urodzony 18 lub 19 dnia miesiąca, ktoś może być urodzony w 81 lub 91 roku. A więc ta karta wskazuje na związek bliźniaczych płomieni, który jest najgłębszą formą romantycznej miłości. Aby stworzyć taki związek, musisz podążać za swoim wewnętrznym głosem, popracować nad osobistym rozwojem i być cierpliwym, ufając, że wszystko nadchodzi we właściwym czasie. Gdy bliźniacze płomienie się odnajdą, życie ludzkie zyskuje nową jakość miłości i światła. Osoba, o którą pytasz, jest Twoją bratnią duszą lub bliźniaczym płomieniem. Wkrótce połączysz się ze swoim bliźniaczym płomieniem
lub swoją drugą połówką. Otwórz swoje serce i myśl pozytywnie, podążaj za wewnętrznym głosem, a modlitwy dotyczące miłości Twojego życia z pewnością zostaną wysłuchane. Wow, kochani, i zobaczyłam, jak to czytałam, to w tym czasie zobaczyłam taką jakby grafikę. Zobaczyłam jakby ktoś stał przed pewnym wyborem i był jeden, jakby stały by dwie doniczki. Może to mówić o tym, czemu poświęcacie więcej energii, czemu poświęcacie swoją energię. Jedna doniczka stała i w której był kwiatek, tak? Był kwiatek, który kwitł, a w drugiej doniczce był taki suchy badyl, uschnięty kwiatek, który już nie żyje. I ta osoba stała z tym, z tą wodą i tak jakby zastanawiała się, którą doniczkę ma podlać. Także tutaj to też może być takie nawołanie, aby się nad pewnymi rzeczami może zastanowić. Niektórzy z Was chcą utrzymać przy życiu coś, co już dawno wymarło, coś, co już dawno nie istnieje. Tak jakby minął pewien czas i ktoś nadal się koncentruje na pewnych rzeczach, które już nie istnieją, które już się zakończyły. Tak jak ktoś stał przed tymi dwoma kwiatkami i pomimo tego, że ten jeden kwiatek już nie żył, tak, tam nie ma już po co lać wody. Po co nawadniać kwiatek, który już nie żyje, kiedy możesz tą wodę dać temu kwiatkowi, który żyje. A niektórych może to też mówić o tym, że być może ktoś się mocno koncentruje na czymś, co się zakończyło, na czymś, co odeszło, na kimś, kto być może nie żyje. I ktoś poświęca swój cały czas, swoją całą energię na kogoś, kto już nie żyje i ten czas i tą energię zabiera osobie, którą ma obok siebie. Ktoś koncentruje się na rzeczach, które się zakończyły, których już nie ma, zamiast skoncentrować się na tym, co ma tu i teraz, co może podlewać, co może kwitnąć, co może być piękne, co może wzrastać. Ale mam ciary, kochani. Tak, zobaczmy sobie w takim razie, istnieje coś lepszego, o czym to nam chce powiedzieć. Trzeba coś odpuścić. Odpuść coś, już czas. Okazja do przebaczenia. Ta sytuacja przynosi okazję do uzdrowienia, rozwoju i porzucenia negatywnych schematów. Skup się na wewnętrznym, boskim świetle i dobru innych. Anioły pomogą Ci uwolnić się od myśli i uczuć oraz energii niepozwalających Ci przebaczyć, a także wzniosą Cię na wyższy poziom spokoju i współczucia. Odpuść, tak? I tutaj też mamy let go. Let it go. Let it go. You don't need this anymore. Trzeba coś zostawić, kochani. Czego pragniesz? Czego tak naprawdę chcesz? Zostaw przeszłość za sobą i dbaj o ten ogród tu i teraz, który masz u swojego boku, który może pięknie kwitnąć. Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swoimi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz, czego tak naprawdę najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, natychmiast objawią się w swoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale musisz odpuścić przeszłość, aby otrzymać to, co jest dla Ciebie. Wiedz, że istnieje coś lepszego niż to, na czym się koncentrujesz. Oczyszczaj i odtruwaj. A więc anioły z wielką miłością i szacunkiem proszą Cię, abyś oczyścił swoje cenne i wrażliwe ciało. Bardzo możliwe, że trzeba oczyścić swój umysł. Możliwe, że trzeba powiedzieć o pewnych rzeczach. Blokuje mi się, kochani, nagle czakra gardła. Możliwe, że musicie o czymś powiedzieć. Życie bywa elektryzujące, ponieważ samą jego esencję stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twoje dłonie i serce są gotowe do przekazywania uzdrawiającej energii Twoim bliskim i klientom. Być może dlatego musicie oczyścić swoje ciało, swoją energię, swój umysł ze zmartwień, z obaw. Wszystko to, co jest negatywne, musicie porzucić, abyście mogli emanować tą czystą, piękną, świetlistą, uzdrawiającą energią, którą w sobie macie, kochani. Musicie po prostu iść do przodu, nie oglądać się za siebie. To, co było, kochani, jest już za Wami. To, co przed Wami, jest zależne od tego, o czym w tej chwili myślicie i nad czym się koncentrujecie. Polepszenie. O czym nam mówi polepszenie? Widzę, że jesteście tutaj zaopiekowani przez swoich przewodników duchowych. Zasługujesz na najlepsze. A więc sięgaj gwiazd swoimi marzeniami. Nie zgadzaj się na minimum. Nie zgadzaj się na kompromisy. Musisz zachować tutaj ostrożność w jakiejś sytuacji, zanim podejmiesz decyzję. Przemyśleć trzeba tutaj pewne rzeczy. Zorientować się. Może są jakieś inne, alternatywne rozwiązania w danej sytuacji. Archanioł Michał jest z Tobą i dodaje Ci odwagi, żeby zmienić swoje życie na lepsze.
niektórych z Was trzeba wprowadzić tutaj więcej balansu, równowagi, yoga, ćwiczenia fizyczne, spacer, poruszanie się. Jesteś predysponowany do pracy z młodymi ludźmi. Twoim boskim przeznaczeniem jest opieka, pomoc i nauczanie dzieci. Na odwrocie mamy podążaj wciąż naprzód i nie przyjmuj odmowy. Oczekuj cudownych rozwiązań, tak? Także wszystko jest, kochani, jak najbardziej osiągalne, jeżeli w to uwierzycie. U niektórych z Was może to mówić o tym, że nadejdzie idealny czas na pewne rzeczy. Niektórzy z Was tutaj widzę, że planują chyba ciążę. Może to mówić o tym, że zbliża się radosny czas dla Was. Co od Archanioła Michała? Miej pewność siebie. Musicie tutaj dbać w tej chwili przede wszystkim o swoją energię, być pewni. Wiedzieć o tym, że anioły Was wspierają, że jesteście chronieni, że to Bóg ma władzę. Że pewne rzeczy nie są zależne od Was, tak? Wy możecie kontrolować siebie, nie możecie kontrolować innych, tego, co inni myślą, tego, co inni czują. Także przestań się martwić. Oddaj po prostu to w ręce Boga. Jeśli nie wiesz co, jeśli zbłądziłaś, nie wiesz co dalej, poproś Jego o pomoc. Pamiętaj o tym, że jeżeli ujrzysz coś w głowie, w swojej wizji, jeżeli w coś uwierzysz, to również zobaczysz to w swoim życiu. Musisz użyć swojej wyobraźni, żeby dostrzec odpowiedź tutaj na jakieś pytanie ważne. Wieczna miłość, to Wam przeczytam, kochani, bo to będzie ważne. A więc ktoś może być urodzony w 90 roku lub 9 dnia miesiąca, lub ktoś może być z września. A więc ktoś Cię kocha i jest nią pierwsza osoba, o której pomyślisz. Może się martwisz o związek i to symbolizuje zapewnienie Archanioła Michała o tym, że wszystko jest w porządku. Anioły opiekują się tymi, których kochasz, jak i również pomagają Ci w związkach z ludźmi. Bardzo możliwe, że spotkasz na swojej drodze bratnią duszę. Twoi najbliżsi, którzy są w niebie, przesyłają Ci wiadomość. Kocham Cię. Bóg i anioły kochają Cię z całego serca. Wiedz, że jesteś osobą, od której mije miłość, nawet wówczas, gdy ktoś nie zachowuje się w podobny sposób względem Ciebie. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że Twoja dawna miłość chce powrócić do Twojego życia. Dobrze, i zobaczmy sobie, kochani, jeszcze, co mamy tutaj od Rocznik Gwiezdnych Ziaren dla Was. Małymi kroczkami do przodu, tak? Także podążaj za swoją intuicją, zanim zobaczysz w tym sens. Podejmuj działanie. Czas zwolnić, tak? Zwolnij czas w naturze. Przyjmij wiosnę, przyjmij lato, przyjmij ten piękny czas, w którym się teraz znajdujesz. Pozwól sobie na wytchnienie, na odpoczynek. Postaraj się powrócić właśnie do natury, odzyskać tą równowagę z tym pulsem matki, matki ziemi, tak? Z pulsem matki. Niektórzy z Was może mają jakąś sytuację z matką lub typowo z matką ziemią, tak? Połączeni z ziemią, dokładnie, z matką ziemią, a więc ucząc się, jak być człowiekiem w świecie, lecz nie z tego świata. Dlatego tak bardzo ważne jest to, abyście regularnie nawiązywali kontakt z naturą, abyście spędzali dużo czasu na zewnątrz, lasy, łąki, góry. To pomaga Wam się uziemić. Jezioro, morze. Ty decydujesz, pamiętaj o tym, Ty decydujesz, dokąd idziesz. Małymi kroczkami, cały czas wykonując pewne rzeczy, dostajesz się tam, gdzie jest Twoja droga. Te wrota, spójrzcie, kochani, to jest dokładnie to. Idziesz tu, dążysz do tego małymi kroczkami, tak? Pomimo tego, że droga może się wydawać długa i wyboista, tak? Że jest kawał drogi do przejścia, to małymi kroczkami docieracie do tego portalu. Te wrota są otwarte, ale to Ty decydujesz. Nagroda czeka na Ciebie, ale to Ty musisz się odważyć, wyruszyć po nią. To Ty musisz czynić te drobne, małe kroki. Musisz uczyć się po prostu, jak być człowiekiem w tym świecie, wiedząc, że nie jesteś stąd, wprowadzając najpiękniejsze możliwe zmiany, jakie są tylko dostępne. Cieszyć się tym, co masz tu, doświadczać tego, co masz tu, bo po to tutaj też przybyłeś, czy przybyłaś. Dobrze, kochani, a więc... No dobra, to jeszcze tutaj na koniec też sobie weźmy, czy coś jeszcze jest stąd. Energię matki odbierałam, więc możliwe, że coś tutaj będzie z tą matką. Także tak, zdecydowanie chodzi tutaj o to, żeby być dla siebie delikatnym, dla innych. Chodzi tutaj przede wszystkim o Twoją wrażliwość, pozwolić sobie na to, aby powrócić do swojej boskości.
aby być wrażliwym dla siebie. Kody, nasion, blueprint. Czyli te kody, które są już w Tobie, ta Twoja moc, która jest już w Tobie, musisz po prostu dokonać kolejnego... Zobaczcie, kochani, następny krok, małymi kroczkami do przodu, małe kroki. Nie martw się o nic, to wszystko jest już w Tobie, nawet jeżeli wydaje Ci się, że czegoś nie wiesz, to Ty to wiesz. To jest tylko iluzja, że nie wiesz, to wszystko jest w Tobie. Kiedy się uleczysz, kiedy sobie pozwolisz na to, aby się uziemić z Matką Ziemią, to wszystko jest już w Tobie. Tylko musisz sobie pozwolić na to, aby dotrzeć do tego miejsca. Trzeba odpocząć, tak? Pozwolić sobie na odpoczynek, aby móc rozkwitnąć. Dlatego tak ważna jest dla planety Ziemia na przykład zima, tak? Wtedy wszystko obumiera, Ziemia odpoczywa, aby na wiosnę móc na nowo obudzić się do życia. My tak samo, kochani, też potrzebujemy odpoczynku po ciężkich przeżyciach. Nie jesteśmy planetą. Dla każdego z nas będzie to trwało mniej lub więcej czasu. Wszystko jest zależne od tego, w jakim momencie naszego życia jesteśmy, jak wiele mamy do przepracowania. Ale pamiętaj o tym, że się uzdrawiasz. W tej chwili właśnie uzdrawianie dla Ciebie się wydarza. Także nie jesteś złamany. Nic z Tobą nie jest nie tak. Zaufaj w ten proces. Zaufaj, że jesteś bezpieczny i postaraj się zmiękczyć swoje serce. Jesteś w tej chwili w trakcie uzdrawiania, potrzebujesz tego, także daj sobie przestrzeń na to uzdrowienie. Pozwól sobie po prostu odetchnąć, aby móc z powrotem powrócić do życia z chęcią, do działania, z uśmiechem na ustach. Przyjdzie moment, że zostaniecie wezwani do działania i wtedy będziecie wiedzieli. Wtedy będziecie wiedzieli, kiedy będziecie gotowi. Nie będziecie w tym sami, to Wam gwarantuję, kochani. Widać, że macie ogromne wsparcie. Nigdy nie byliście sami i nigdy nie będziecie sami. Jesteście tutaj wezwani przez Waszych przodków, przez grupę dusz i oni są przez cały czas przy Was. Cały czas Was wspierają, prowadzą, pomagają Wam. Im mocniej otworzycie się na to kierowanie, tym łatwiej będzie Wam iść naprzód, kochani. Bo oni będą Was prowadzić. Wtedy nie będziecie mieli tak wiele niepewności w sobie. Bardzo ważne jest to, aby po prostu słuchać swojej intuicji. Intuicja to jest Wasz najlepszy drogowskaz. Nie ma lepszego, kochani. Także coś jeszcze tutaj dla Was? Dobra, tu jeszcze jedną kartę wyciągnij. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. Bo krzyczy tak, uzdrawiacie przeszłość. Musisz uwierzyć po prostu w magię. Pozwolić sobie uzdrowić to, co było i zacząć manifestować do swojego życia to, co przed Tobą. To, co najpiękniejsze. To na co zasługujesz. Czasami nam się wydaje, że coś trwa bardzo długo, tak? Tutaj mamy energię bambusa. Bambus jest właśnie słynie z tego, że przez wiele, wiele lat może być pod ziemią, niezauważony, nawet nikt nie wie, że on tam jest, tak? Ale po wielu, wielu latach nagle wyskakuje i jak zacznie rosnąć, tak rośnie przez cały czas, nieustannie. Jest to jedna z najsilniejszych roślin. Także tak, kochani. Uzdrawiacie się, dajcie sobie po prostu pozwolenie na to i zobaczycie, że kiedy w końcu się uzdrowicie, wtedy wszystko zacznie działać z powrotem tak, jak należy. Kiedy się uzdrowisz, również przyjdzie do Twojego życia to, o czym marzysz, czego pragniesz, ale na ten moment, kiedy pozostajesz w bólu, nawet nie będziesz w stanie cieszyć się tym, dopóki nie przerobisz tego, z czym jeszcze gdzieś tam tkwisz w przeszłości. Także działamy, kochani, uzdrawiamy się, wykonujecie kawał fantastycznej roboty, także nie przestawajcie. Polegajcie na swojej intuicji, idźcie za swoimi marzeniami, za swoimi snami, za tym, co sprawia, że żyjecie, że chce Wam się żyć. Idźcie za wewnętrznym głosem. I wejdźcie po prostu w tą nową rzeczywistość, tą nową przyszłość z otwartym sercem, nie zamkniętym, nie ze strachem, tylko z piękną, nową nadzieją na lepszą przyszłość. Bo pamiętajcie o tym, że Wasze myśli to jest tak naprawdę Wasz scenariusz na przyszłość. Więc staraj się myśleć o tym, jak będzie bosko i jak będzie cudownie w przyszłości. Wyrzuć wszelkie lęki ze swojej głowy i wyobraź sobie najlepszy możliwy scenariusz. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że te wiadomości z Wami rezonowały, że otrzymaliście tutaj dla siebie ważne podpowiedzi. Jeżeli cokolwiek stąd do Was dotarło, z Wami rezonowało, pamiętajcie, pozostawcie mi koniecznie komentarz. Klikajcie, kochani, lajki, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek powiadomień, żeby nie zgubić mnie. Udostępniajcie, dzielcie się, gdzie popadnie. Wysyłam Wam ogrom miłości i wsparcia. Do usłyszenia kolejnym razem. Buziaczki, pa, pa.